Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 73. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Dwa i pół miesiąca wspólnego czytania Pisma Świętego już za nami. Zdarza się, że po takim czasie entuzjazm nieco opada. Pamiętajmy, że zawsze można wrócić do czytania od momentu, w którym się przerwało, ale pamiętajmy również o słowach pisma, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 46. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Łatwo znaleźć u niego pomoc w trudnościach. Prze to się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech wody jego burzą się i kipią. Niech góry się chwieją pod jego naporem. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże, uświęcony przybytek Najwyższego. Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. Bóg mu pomoże o brzasku poranka. Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, Głos Jego zagrzmiał, rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, On kruszy łuki, łamie włócznie, tarcze pali w ogniu. Zatrzymajcie się i wiedzcie, że Ja jestem Bogiem. Jestem ponad narodami, jestem ponad ziemią. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Przed nami dziś trzy kolejne rozdziały Księgi Jozuego, od szóstego do ósmego. Na polecenie Boga Izraelici zdobywają ziemię obiecaną Abrahamowi i jego potomstwu. Pierwszym zdobytym miastem jest Jerycho. Drugim aj. Te dwie historie uświadamiają nam, że tylko poprzez posłuszeństwo i wierność Bogu naród wybrany osiąga sukces militarny. Łamanie prawa sprowadza na nich przekleństwo, a wierność prawu – błogosławieństwo. Zauważmy, że to sam Bóg walczy z wrogami Izraela i to On zwycięża. Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził ani nie wchodził. I rzekł Pan do Jozłego: Spójrz, ja daję w Twoje ręce Jerycho wraz z Jego królem i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sześć dni. Siedmiu kapłanów niech niesie przed arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach. Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie. Jozue syn nuna, wezwał kapłanów i rzekł im: Weźcie arkę przymierza. A siedmiu kapłanów niech niesie siedem trąb z rogów baranich przed Arką Pańską. Po czym rozkazał Ludowi: Wyruszcie i okrążcie miasto, a zbrojni wojownicy niech idą przed arką pańską. I stało się jak Jozue rozkazał ludowi. Siedmiu kapłanów niosących przed Panem siedem trąb z rogów baranich, wyruszyło grając na trąbach. Arka zaś przymierza pańskiego szła za nimi. Zbrojni wojownicy szli przed kapłanami, którzy grali na trąbach, a tylna straż szła za arką. I tak posuwano się przy dźwięku trąb. A Jozue dał ludowi polecenie: Nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych aż do dnia, gdy wam powiem: Wznieście okrzyk wojenny, i wtedy go wzniesiecie. I tak Arka Pańska okrążyła miasto dokoła jeden raz. Po czym wrócono do obozu i spędzono tam noc. Jozue wstał wcześnie rano. Kapłani wzięli arkę pańską, a siedmiu kapłanów niosących siedem trąb z rogów baranich, szło przed arką pańską, grając bez przerwy na trąbach w czasie marszu. Zbrojni wojownicy szli przed nimi, a tylna straż szła za arką Pańską i posuwano się przy dźwięku trąb. I tak okrążyli miasto drugiego dnia jeden raz. Po czym wrócili do obozu. Przez sześć dni codziennie tak czynili. Siódmego dnia wstali rano wraz z Zorzą poranną i okrążyli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób. Tylko tego dnia okrążyli miasto siedem razy. Gdy kapłani za siódmym razem zagrali na trąbach, Jozuę zawołał do ludu. Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan wydaje Wam miasto. Miasto będzie obłożone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierządnica Rahab zostanie przy życiu, ona sama i wszyscy, którzy są wraz z nią w domu, albowiem ukryła zwiadowców, których wysłaliśmy. Ale Wy strzeżcie się rzeczy obłożonych klątwą, aby nie ogarnęła Was chęć wzięcia czegoś z dobra obłożonego klątwą. Bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz izraelski i sprowadzilibyście na niego nieszczęście. Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca Pańskiego. Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko lud usłyszał dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. I na mocy klątwy przeznaczyli pod ostrze miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły. Jozue powiedział dwu zwiadowcom, którzy wybadali kraj. Wejdźcie do domu owej nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę wraz ze wszystkimi, którzy do niej przynależą, jak jej przysięgliście. Weszli więc młodzi ludzie zwiadowcy i wyprowadzili Rachab, jej ojca i matkę, jej braci i tych wszystkich, którzy do niej przynależeli. Również wszystkich jej krewnych wyprowadzili i umieścili ich poza obozem izraelskim. Następnie miasto i wszystko, co w nim było, spalili. Tylko srebro i złoto, jak i sprzęty z brązu i żelaza, oddali do skarbca domu pańskiego. Nierządnice Rachab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do niej przynależeli, pozostawił Jozuę przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela aż po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła zwiadowców, których wysłał Jozuę, by wybadali Jericho. W owym czasie Jozue wypowiedział do ludu przysięgę. Niech będzie przeklęty przed obliczem Pana człowiek, który podjąłby się odbudowania miasta Jerycho. Za cenę życia swego pierworodnego syna położy fundamenty. Za cenę życia najmłodszego syna postawi bramy. Pan był z Jozułem, którego sława rozeszła się po całym kraju. Izraelici dopuścili się przestępstwa na rzeczach obłożonych klątwą. Akan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z pokolenia Judy, przywłaszczył sobie coś z dobra obłożonego klątwą. Dlatego zapłonął gniew Pana przeciw synom Izraela. Jozue wysłał mężów z Jerycha do Aj, które leży obok Bet-Awen na wschód od Betel, i rzekł im Idźcie w góry i wybadajcie tę okolicę. Ludzie ci poszli i przypatrzyli się miastu Aj, a wróciwszy do Jozułego, donieśli mu Niech nie wyrusza cały lud. Około dwóch lub trzech tysięcy ludzi niech pójdzie, a zdobędą Aj. Nie truć całego ludu, bo ich tam jest niewielu. Wyruszyło więc z ludu około trzech tysięcy mężczyzn. Musieli jednak uciec przed mieszkańcami Aj. Mieszkańcy Aj zabili z nich około trzydziestu sześciu ludzi, ścigając ich od bramy aż do Szebarim. I, bijąc ich na stoku góry, przeraziło się serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed arką pańską, pozostając aż do wieczora. On sam i starsi Izraela i posypali prochem swe głowy. I mówił Jozue: Ach, panie, Boże, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czyż po to, aby wydać nas w ręce Amorytów na wytępienie? Ach, gdybyśmy postanowili pozostać raczej za Jordanem? Przebacz Panie. Co mam teraz powiedzieć, gdy Izrael podał tyły swoim wrogom? Jeśli usłyszą o tym Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy kraju, otoczą nas zewsząd i zgładzą imię nasze z ziemi. A cóż wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? I rzekł pan do Jozuego: Wstań. Dlaczego tak leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył. Złamali przymierze, jakie z nimi zawarłem. Wzięli sobie z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli to, zataili i schowali między swoje rzeczy. Dlatego Izraelici nie będą mogli się ostać wobec wrogów swoich i podadzą tyły swoim wrogom, gdyż ściągnęli na siebie klątwę. Nie będę nadal z wami jeśli nie wytępicie wśród siebie dotkniętych klątwą powstań oczyść lud i rozkaż mu oczyśćcie się na jutro bo tak mówi pan bóg izraela rzeczy obłożone klątwą są wśród ciebie izraelu przeto nie ostoicie się wobec wrogów swoich jeśli nie usuniecie spośród siebie rzeczy obłożonych klątwą dlatego jutro z rana wystąpicie pokoleniami a z pokolenia, które pan wskaże losem, wystąpią poszczególni mężczyźni. U kogo zaś znajdą rzeczy obłożone klątwą, będzie spalony wraz ze wszystkim, co do niego należy, bo złamał przymierze pana i popełnił zbrodnie w Izraelu. Jozue wstał wcześnie rano i kazał wystąpić Izraelitom pokoleniami. Wskazane losem zostało pokolenie Judy. Następnie kazał wystąpić rodom Judy i został wskazany losem ród Zeracha. Po czym kazał wystąpić rodowi Zeracha rodzinami i została wskazana losem rodzina Zabdiego. A wtedy kazał wystąpić poszczególnym mężczyznom z jego rodziny i wskazany został losem Akan syn Karmiego syna Zabdiego syna Zeracha z pokolenia Judy. Rzekł więc Jozue do Akana: Synu mój, Daj chwałę Panu, Bogu Izraela, i złóż przed nim wyznanie. Powiedz mi, coś uczynił. Nic nie ukrywaj przede mną. Odpowiedział Akan Jozuemu. Istotnie zgrzeszyłem przeciw Panu, Bogu Izraela. Oto, co uczyniłem. Ujrzałem między łupem piękny płaszcz z szinearu, dwieście syklów srebra i pręd złoty wagi pięćdziesięciu syklów. Zapragnąłem ich. I zabrałem je. Są one zakopane w ziemi na środku mego namiotu, a srebro pod nimi. Wtedy wysłał Jozuę posłańców, którzy pobiegli do namiotu i rzeczywiście rzeczy te były zakopane w jego namiocie, a srebro pod nimi. I zabrali je ze środka namiotu, przynieśli do Jozułego i do wszystkich Izraelitów i złożyli je przed Panem. Wziął więc Jozuę Akana syna Zeracha, srebro, płaszcz i pręd złoty, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, jego namiot i wszystko, co do niego należało. Wszyscy Izraelici im towarzyszyli. I wywiedli ich w dolinę Akor. Jozue powiedział: Jak nas wprowadziłeś w nieszczęście, tak niech dziś Pan ciebie w nieszczęście wprowadzi. I wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami. I wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest aż do dnia dzisiejszego. I zaniechał Pan swego gwałtownego gniewu. Miejsce to otrzymało nazwę Doliny Akor aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Pan rzekł do Jozułego, nie bój się i nie trać odwagi. Weź ze sobą wszystkich wojowników. Powstań i wyrusz przeciw Aj. Patrz, oto wydaje w twoje ręce króla Aj, jego lud, miasto i kraj. Postąpisz z Aj i jego ludem, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Możecie jednak wziąć sobie łupy i zwierzęta. Przygotuj zasadzkę na miasto od tyłu. Podniósł się więc Jozue ze wszystkimi wojownikami, by wyruszyć przeciw Aj. Jednocześnie wybrał Jozue trzydzieści tysięcy dzielnych wojowników i wysłał ich nocą, dając im następujący rozkaz. Uważajcie! Przygotujcie zasadzkę na miasto od jego tyłu, ale niezbyt daleko od miasta. I bądźcie wszyscy w pogotowiu. Ja zaś i cały lud ze mną przyciągniemy pod miasto. Gdy oni wyjdą przeciw nam, jak za pierwszym razem, rzucimy się do ucieczki przed nimi. Oni będą nas ścigać, i w ten sposób odciągniemy ich daleko od miasta, gdyż pomyślą: Uciekają przed nami jak za pierwszym razem, i będziemy uciekać przed nimi. A wtedy wyjdziecie z zasadzki i zajmiecie miasto. Pan, Bóg wasz, oddaje w wasze ręce. Gdy zaś zajmiecie miasto, spalicie je. Uczyńcie według słowa Pana. Oto dałem Wam rozkaz. Jozue wysłał ich, a oni udali się na miejsce zasadzki i zatrzymali się między Betel i Ai, na zachód od Aj. Jozue zaś spędził tę noc wśród ludu. A wstawszy wcześnie rano, dokonał przeglądu ludu i wraz ze starszymi Izraela na czele poprowadził lud przeciw Aj. Wszyscy wojownicy, których miał, poszli w góry, przybyli pod miasto i rozłożyli się obozem po północnej stronie Ai. Między nimi i Aj była dolina. Następnie wziął około pięciu tysięcy ludzi i umieścił ich jako zasadzkę między Betel i Aj od zachodniej strony miasta. Lud rozłożył się obozem na północ od miasta, a jego część ostatnia na zachód od miasta. Jozue zaś spędził tę noc w środku doliny. Gdy to ujrzał król Aj, Wyruszył pośpiesznie ze wszystkimi swoimi ludźmi do boju przeciw Izraelowi na zboczu, naprzeciw Araby. Nie wiedział jednak, że zasadzkę przygotowano na zachód od miasta. A wtedy Jozue i cały Izrael udali, że są pobici. Uciekali więc drogą ku pustyni. Wtedy zwołano wszystkich ludzi z miasta, aby puścili się w pogoń za nimi. Ale gdy ścigali Jozuego, oddalali się od miasta a w Aj i w Betel nie pozostał nikt, kto by nie wyruszył za Izraelitami. Zostawili miasto otwarte, a ścigali Izraela. Wtedy rzekł Pan do Jozułego Podnieś zakrzywiony nóż, który trzymasz w ręce przeciw Aj, gdyż daję je w Twoje ręce. I podniósł Jozue zakrzywiony nóż, który trzymał w ręce przeciw miastu. I zaledwie rękę wyciągnął, Ludzie, którzy byli w zasadzce, pośpiesznie wyszli z ukrycia, przybiegli do miasta, zajęli je i od razu podpalili. Gdy zaś obejrzeli się ludzie z Aj, spostrzegli, jak dym podnosi się z miasta ku niebu. Nie było można uciekać ani w tę, ani w tamtą stronę. A tymczasem lud, który uciekał na pustynię, zwrócił się przeciw-ścigającym. Skoro Jozue i cały Izrael ujrzeli, że ludzie z zasadzki zajęli miasto i że dym z miasta wznosi się w górę, odwrócili się i uderzyli na ludzi z Aj. Drudzy wyszli z miasta naprzeciw nich i ludzie z Aj znaleźli się w środku Izraelitów, mając ich po jednej i po drugiej stronie. Tak zostali pobici, że nikt z nich nie został przy życiu ani nie uciekł. Króla Aj schwytano żywcem i przyprowadzono do Jozuego. Gdy Izraelici pobili mieszkańców Aj na otwartym polu, na pastwisku, po którym ich ścigano, i gdy wszyscy oni aż do ostatniego polegli od miecza, cały Izrael zwrócił się przeciw Aj i poraził je ostrzem miecza. Ogółem poległych tego dnia mężczyzn i kobiet było dwanaście tysięcy czyli wszyscy mieszkańcy Aj. Jozuę zaś nie cofnął ręki, w której trzymał zakrzywiony nóż, dopóki nie zgładzono na skutek obłożenia klątwą wszystkich mieszkańców Aj. Tylko bydło i łupy z tego miasta rozdzielili między siebie Izraelici zgodnie z poleceniem Pana danym Jozuemu. A Jozuę spalił Aj i uczynił z niego rumowisko na wieki, pustkowie aż do dnia dzisiejszego. Króla Aj powiesił na drzewie aż do wieczora. O zachodzie słońca rozkazał Jozue zdjąć jego trupa z drzewa, po czym rzucono go u wejścia do bramy miejskiej i wzniesiono nad nim wielki stos kamieni, widoczny aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Jozue zbudował ołtarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal, jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana Izraelitom, jak napisano w Księdze Prawa Mojżesza. Ołtarz z kamieni nieociosanych, których nie obrabiało żelazo. Na nim złożono panu ofiary uwielbienia i biesiadne. Jozue sporządził tamże na kamieniach odpis prawa, które Mojżesz spisał dla Izraelitów. Następnie cały Izrael i jego starsi, zwierzchnicy ludu i sędziowie, stanęli z jednej i drugiej strony arki naprzeciw kapłanów i Lewitów niosących arkę przymierza pańskiego zarówno przybysz jak tubylec, połowa po stronie góry Garizim, a druga połowa po stronie góry Ebal, jak już uprzednio zarządził Mojżesz, sługa Pana, aby pobłogosławić lud Izraela. Następnie Jozue odczytał wszystkie słowa prawa, błogosławieństwo i przekleństwo. Wszystko dokładnie, jak napisano w Księdze Prawa. Nie opuścił Jozue ani jednego polecenia danego przez Mojżesza, ale odczytał je wobec całego zgromadzenia Izraela, w obecności kobiet, dzieci i przybyszów, którzy wśród nich ciągnęli. Rozdział XIII Ewangelii według św. Marka zawiera mowę eschatologiczną Jezusa, w której przemawia o końcu czasów i znakach, które go poprzedzą. Jezus siedzi na górze oliwnej naprzeciw świątyni. Rozmawia z Piotrem, Jakubem, Janem i Andrzejem, którzy pytają go o znaki końca świata i jego powtórne przyjście. Gdy wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle. Jezus mu odpowiedział: Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na górze oliwnej naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać. Wówczas Jezus zaczął im mówić: strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą. Kiedy więc usłyszycie o wojnach i odgłosy wojenne, nie trwóżcie się. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest dopiero początkiem boleści. A wy, miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom, i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich. Lecz najpierw musi być głoszona ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić, ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane, bo nie wy będziecie mówić. Lecz Duch Święty. Brat na śmierć wyda brata, a Ojciec swoje dziecko. Powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia zalegającą tam, gdzie być nie powinna, kto czyta niech rozumie, Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby nie wypadło to w zimie. Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego Bóg dokonał, aż do dni obecnych i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał, ale skrócił te dni ze względu na wybranych, których sobie obrał. I jeśli by wtedy ktoś wam powiedział: oto tu jest Mesjasz, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, a czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych. Wy, przeto, uważajcie. Wszystko Wam przepowiedziałem. W owe dni, po tym ucisku, Słońce się zaćmi, i Księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba, i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego. Przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia. Wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn. Tylko ojciec. Uważajcie! Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy opianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.